sam wskazał, że z uzasadnienia nie wynika, jakoby druga osoba naruszyła prawo karne. Odniósł się sąd do kwestii podanej przez pana wnoszącego o tym, że zameldował inne osoby. Pan, który miał tego dokonać, nie miał takich kompetencji, żeby mógł we własnym imieniu dokonać meldunków. Mógł co najwyżej złożyć wniosek o zameldowanie osób u siebie w mieszkaniu. No i sąd uznał, że złożenie takiego wniosku, nawet jeżeli zawierało oświadczenie nieprawdy, to nie jest to jeszcze przestępstwo karne przeciwko wyborom. To jest jakby jedna kwestia. Drugą kwestią była sprawa naruszenia ciszy wyborczej. Wycisło miał namawiać i dowozić osoby głosujące na niego do lokalów wyborczych. Jak twierdził sąd, fakt ten nie wykazał, że miałoby to wpływ na ostateczny wynik wyborów. Te okoliczności przesądziły o tym, że sąd pozostawił protest wyborczy bez rozpoznania. Józef Jopek nie omieszkał również o złożenie zawiadomienia do prokuratury. Ta jednak milczy.